Damn. No i niestety mój pomysł z dystansami trochę usiadł. Oczywiście dystanse jak najbardziej można dopasować do Citroena na tych felgach i spokojnie zmieszczą się 15, ale problem jest ze śrubami, bo RR Customs niestety takich śrub nie ma. Francuzi wymyślili sobie po prostu śruby, które mają taką płaską podkładkę wmontowaną w śrubę, a aktualne te, które mam, na których w zasadzie nie powinienem jeździć, to są śruby stożkowe i oni w zasadzie mają tylko takie te śruby stożkowe. Mało tego, nawet jeżeli znajdę śruby takie płaskie i nawet dopasuję długość do dystansów, to i tak trochę mnie szarpnie po kieszeni, bo śruby mogą kosztować, sztuka oczywiście, 15 do 20 zł, także niezbyt tani to jest interes. Chciałem dobrze, a niestety będę musiał ogarnąć to troszeczkę inaczej, albo po prostu zrezygnować z dystansów i kupić zwykłe śruby, które przy normalnej długości do tych felg powinny zamknąć się tam w 12 zł. Co też taniej nie będzie, no bo nawet licząc, że gdzieś znajdę powiedzmy w okolicach 10 zł, może gdzieś na internecie, no to 10 razy 16 śrub to jest 160 zł. Więc na same śruby trochę sporo, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, to chciałem wam pokazać, jaki klawiatur się u mnie pojawił na biurku. W sumie tak trochę z zaskoczenia, bo miałem na oku dwa inne modele, ale to zaraz wam powiem jakie. Do tej pory używałem czegoś takiego, typowa klawiatura gamingowa, ze mnie gracz taki bardziej niedzielny, bo po prostu czasu na to nie ma za bardzo. To jest Rokat Isku FX, podświetlana klawiatura, dosyć duża i powiem wam, że w trakcie tego, jak miałem tą klawiaturę, to korzystałem z Logitecha Craft i Microsoft Surface Keyboard i powiem wam, że do tej to już naprawdę nie chcę podchodzić, bo no jest po prostu za duża i jakoś tak przekonałem się do klawiatur tego typu. Tutaj mamy klawiaturę od firmy Dell, to jest dokładnie model KM717 i muszę wam powiedzieć tak. Tak jak wspomniałem, testowałem Logitech Craft, testowałem Microsoft Surface Keyboard, praktycznie tą drugą już miałem zamawiać. Gdzieś tam na YouTubie znalazłem recenzję właśnie tej klawiatury. W zasadzie to zestawu, muszę wam powiedzieć, bo to jest jeszcze mycha. Pudełko wygląda tak. Gdzieś się znalazłem test i po prostu się zainteresowałem, no i zamówiłem ten zestaw. Głównie ze względu na klawiaturę, bo klawiaturę chciałem kupić, bo jestem wierny, że tak powiem, tej myszce, czyli Logitech MX Master, i ta tak naprawdę będzie pewnie leżała w pudełku, bo no, jest trochę dziwna. Głównie się skupiłem na klawiaturze, to chciałem wymienić. No i muszę wam powiedzieć tak, co zauważyłem na samym początku. Jest bardzo podobne, jeśli chodzi o ułożenie przycisków i o wygląd. Ta klawiatura jest bardzo podobna do Microsoft Surface Keyboard. Oczywiście jest inny kolor. Tutaj mamy aluminiową obudowę, trochę taką ciemniejszą i czarne przyciski. Tam było szara obudowa i białe przyciski, także to trochę inaczej wyglądało. Ale jeśli chodzi o samą wagę, jest praktycznie tak samo. Jest dwa razy lżejsza niż Logitech Craft, co jest świetne ze względu na to, że jak coś tam się innego robi na biurku, to można sobie swobodnie tą klawiaturę gdzieś tam odłożyć i zająć się pracą. Jeżeli chodzi o same klawisze, są dużo cichsze niż tutaj, no to raczej zaskoczenia nie ma. Zobaczcie, jak to działa. To nie jest mechaniczna klawiatura, to jest też jakaś tam lepsza membranówka. No i zobaczcie tu. Jest kolosalna różnica i sam feeling przycisków jest dużo, dużo lepszy. Dużo przyjemniej się pisze i tak naprawdę to się aż chce pracować, jak się ma taką klawiaturę. Co mi się tutaj nie podoba już na pierwszy rzut oka, to, że jednak mogłaby być troszeczkę jaśniejsza, jeśli chodzi o dobranie kolorów, bo jak się w nocy pracuje, to troszeczkę się zlewają przyciski z obudową, bo ona nie ma podświetlenia. To też jest minus, ale to już tak poszedłem troszeczkę na kompromis, no i to podświetlenie ze względu na to, że tutaj jest lampka, to jakoś tak super bardzo nie jest mi potrzebne. No i to, że ta klawiatura nie ma możliwości
kontroli kątu nachylenia. Tutaj dosyć dużo mamy tą nóżkę i po prostu ona jest według mnie trochę za bardzo nachylona tutaj w moją stronę. Wydaje mi się, że jakby była delikatnie bardziej płaska, to by to lepiej wyglądało. Jeśli chodzi o cenę, cena taka detaliczna tego zestawu to jest w okolicach niecałe 400 zł, 389 chyba. Mnie się udało wyrwać ją tam dwie dyszki taniej, także też spoko. I tak jak wspomniałem, jest razem z myszką, więc to też jest w sumie taka wartość dodana w porównaniu do tych klawiatur, nad którymi się zastanawiałem, czyli nad Craftem i nad klawiaturą od Microsoftu, bo tam mamy po prostu samą klawiaturę, a tutaj mamy zestaw bezprzewodowy, mysz i klawiatura. Oczywiście mamy tutaj możliwość przełączenia trybów pracy pomiędzy kilkoma urządzeniami, kilkoma połączeniami. Ja mam podłączone akurat przez Bluetooth z komputerem stacjonarnym. Można jeszcze podłączyć po prostu do drugiego komputera przez Bluetooth albo przez nano odbiornik. Tutaj jak mamy ustawione na jedynce. Samo wykonanie jest świetne, bo klawiatura jest tutaj, to srebrne jest aluminiowe. Tu jest dosyć dobrego plastiku. Sama tutaj ta część jest gumowana, jest taka nóżka trójkątna w tym miejscu, no i dwie nóżki. Tutaj baterie sadzamy, tutaj są przełączniki, także nic więcej. Ja pewnie coś więcej o niej napiszę później, jak ją trochę poużytkuję. Ogólnie pierwsze wrażenia naprawdę bardzo spoko.